Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcineczku zagrajmy w GTA Vice City. I dzisiaj, przeszedłem już tę misję, wiecie, Devastator. Troszkę mnie to zajęło, powiem wam, czasu. Aha, na kasę się nie patrzę, bo tam, wiecie, ludzi pozabijałem. Ludzi pozabijałem właśnie tam. Jeszcze pokupywałem broń właśnie, wiecie. Ale cóż, ale mniejsza z tym, co nie? I jedziemy dzisiaj do... Oczywiście, kurczę, do Diaza. Ej, ale tu jest zablokowane. Ej, o co, come on? Którędy mam jechać? A, ja o Jezu, pomyliłem drogi. Oh, shit. Ale jeszcze tam będę, wiecie, kupował kasę. Znaczy, Boże, kasę kupował. Jezu, jak to można usłyszeć? Kupował kasę, jeju. Znaczy, będę kupował broń, wiecie. O to mi chodziło. Wiecie, tych broni to mało jest w tym sklepie z bronią. Tam chyba tylko dwa rodzaje są jakieś. Wiecie, maszynówka, tak można powiedzieć. I jeszcze maszynówka i tam pistolet, wiecie. A pistolet to tam za bardzo mi nie będzie tam potrzebny. Ale z drugiej strony może też będzie potrzebny, wiecie. Bo pistoletem to na szybko się strzela, ale maszynówką jeszcze szybciej się strzela. I to właśnie jest fajne. Wow, widzieliście to, jak ładnie wjechałem? Wow. Okej, dobra, jedziemy do tej willi jego, do tego Diaza. Czy jak on tam się tam nazywa? Okej, tu miałem wejście, serio? Spoko. Dobra, okej. Zaczynamy, pościg. Zobaczymy, o co to będzie chodzić. Chop your head off! Who is this dickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! Rozwalił, kurde, telewizor, serio. You do a good job. Ja pierdziel. You work for me now. I work for money. Kurde, głupi kot, pieruny, nie drap mnie. Shut up! Some Judas Dobrze. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. Się czep, kurde, ogona swojego, a nie będziesz mnie zaczepiał. Dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. And you see where he goes. Later, we will kill him. Dobra, dobra. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Jeźdź do domu złodzieja i dowiedz się, gdzie i przechowuje kasę. Okej, nie ma problemu. Zobaczymy, czy ta misja w ogóle łatwa jest, czy tak, czy jaka będzie. Zobaczymy zaraz, nie? A ja sobie tu zerknę na mapę. Czy to gdzie to jest? Aha, okej. Dobrze, okej, dobrze. Tylko pytanie jest takie teraz za 100 punktów. Zaraz. My przyjechaliśmy którędy, bo ja już za bardzo już nie pamiętam. Tamtędy nie, tędy jechaliśmy, co nie? Tak, tędy jechaliśmy, dobra, okej. Okay. Tu się można, powiem wam, przy tej mapce, w tej grze można się bardzo pogubić, powiem wam, szybko i... Bardzo szybko można się pogubić. Bardzo szybko. Dobra, nie opierdzielamy się, trzeba robić misję, co nie? Trzeba jechać szybko tam do tego... gościa, do tego faceta, co przechowuje kasę przecież. I zobaczymy, czy trudna będzie ta misja, czy jaka to będzie misja. Nie wiem. Pierwszy raz, wiecie, pierwszy raz gram w tą grę. To tam za bardzo nie wiem. Aha, jeszcze jedna wiadomość. Przyciszyłem trochę muzykę, wiecie. Przyciszyłem trochę muzykę. Przez które okno mam zobaczyć? Przez to? Nie ma go. What? Którędy, tędy? Okej. Gonimy go.
Wow, kichać mi się chce zechciało, o Jezu, znowu kichać mi się zechciało, ja pierdziele, kurde, ale on szybki jest, aż mnie ucho zatkało. Wow, co ty to robisz? Co ty to odwala? Wow, ale ty szybki, ja cię kręcę. Oj, 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 oj. Kurde, przecież ja motorem mogę go dogonić przecież. Co nie? Oj, nie będę strzelał przecież, co nie? Trzeba jakoś jechać, wiecie. O tak, bo on będzie trafiał we mnie w pierony. Skubaniec jeden. Przecież ja go motorem dogonię w pierony. Co on to, co? Kurde. Co ty to odwalał, ziomuś? Fajna misja, powiem wam. Gonienie go. No co ty robisz? Co idiota, ja pierdzielę. Ale chyba nie trafił we mnie, co nie? Nie. Ale zaraz trafi we mnie. Jak ja to wiem, dobrze. Dobra, może tak nie da, może tak za blisko nie jedźmy koło niego. Bo już przecież trafi w nas, nie? Wolę jechać na odległość, tak jak na przykład była taka też misja, pamiętam. W GTA San Andreas, nie gonienie, znaczy, boże, gonienie. Nie gonienie, tylko... Jezu. Śledzenie taksówkarza. W San Andreas właśnie była też taka misja, pamiętam. Ale też była taka misja podobna, nie wiem czy to było, chyba w GTA 4 jakoś tak, albo nie, nie, nie. San Andreas też była taka misja też jedna. Wow! A, wow, jaki do! Misja zaliczona. Ale fajnie. Fajnie. To twój domek jest? Wow. Ale żeś się urządził? Ziomuś? Zobaczymy czy ten ziomuś tutaj w ogóle jest. Zamknięte. Wow, a tu ej, tu dziura jest. O nie! Wow! What the fuck? Wow! Gdzieś ty uciekł. Spoko. Fajne, fajnie, fajnie. Fajna dro, fajny domek, bardzo. Chyba nikt by tu nie mieszkał. Nikt. Tu w ogóle nawet nic nie ma. Nic nie ma. To pewnie jest burdel. Na pewno, ja to wiem. Pewnie burdel. Ale kto wie, tam nawet łóżka nie ma. To jak można się, no, ten tego, no. Trytytytym. A! Co ja zrobiłem? Nie. No ale jak można, nawet nie da się trytytyrym. No. No wiecie, ten tego, no. No. O! Jak? Co? Studio filmowe? What the fuck? Co kurde? No więc studia filmowa można kupować tutaj? Ja cię kręcę. Dobra, pytanie teraz takie. Się zgubiłem. Zgubiłem się. Nie, o kurde, tu powoli, powoli, ludzie. Dobra, jednak się nie zgubiłem. Kurde. Nie mogę zobaczyć ile czasu, ile czasu. Dobra, chyba tylko, wiecie co, moi drodzy. Chyba tylko tyle w tym odcinku. Chyba tylko tyle w tym odcinku, ale zobaczymy jeszcze. Może mi się uda jeszcze coś zrobić, jakąś misję, ale chyba nie. Wiecie? Chyba nie, mi się nie uda, ale... Bo to za daleko trochę. Kurde, co ty robisz? Człowieku! Ja cię mało nie zabiłem, policjancie, ty głupi frajer. No! Ach, ta inteligencja ludzi, zajebista po prostu. Kurde, ludzie, zejdźcie mi z drogi, dobrze? Dobrze, moi drodzy. Nie będę przedłużał odcinka, bo nie wiadomo jaka będzie kolejna misja, przecież to nie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. I cześć.